zdarzyło. W mig kichnąłem raz, a psik! I wtedy w oku mym zagościł taki tik. Choć chciałem, żeby znikł, pstryknąłem, pstryk, pstryk, pstryk. On mi pokazał figę, całe mnóstwo fig. I pomyślałem, syk, toż to wariactwo, bzik. Jutro mam koncert, a tu w oku taki tik. Strach mroził w kościach, szpik, wydałem z siebie krzyk. Niech mi pomoże ktoś, kto ma do tików dryk. To chyba jasne, z szacunku dla publiki. Nie staje się na scenie, mając takie dyki. Etyki to jawny brak, Danusza to dobry smak. Każdy pomyśli, że z artystą coś nie tak. Mówią wyraźnie show biznesu podręczniki. Artysta z tikiem wręcz poniżej jest krytyki. Wybuch paniki u publiki może sprawić taki tik. Więc artysta z tikiem lepiej, żeby znikł. Wypiłem wina, łyk, zjeżyłem się jak szpik. Lecz nawet w oku w mroku ciągle tkwił ten tik. Lecz w internecie tik, znalazłem jakiś plik, co obiecywał sprawie, żeby tik twój znikł. Miałem nadzieję, sik, że ktoś im sprzeda trik, co sprawi, że ten tik ucieknie, myk, 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 aaa! Lecz w internecie blik chyba się przekrzał, styk i zamiast triku miałem figę, mnóstwo fig. Widziałem w myślach paparazzi, a tak dziki, jak wymierzają we mnie swe aparaciki. I robią swoje pstryk, pstryk i udzirają mu cik. I już od rana proszę pana w prasie ryk. Wreszcie poradził ktoś, by pozbyć się koszmaru. Włącz rumbę tiko, tiko do repertuaru. No i za friko, tiko, tiko sprawi, że ten wokół tik bez szans będzie tak jak na korydzie byk. W repertuaru cyk, włączyłem rumbę cyk. I już od razu fig wyciągnął asa pik. I już od razu tik ostatni wydał kwik. I tak jak w miksie zjawił fiknął, zniknął wik. Ten mój nieszczęsny tik, to me wariactwo. Bzik, jak w mig się zjawił, taki fiknął, zniknął w mig. Brawo! Brawo!